dobry moi drodzy. Na taki dzień czekałem już od dawna. Co prawda już było 2 czy 3 takie dni, dlatego zrobiłem już naprawdę dużo pracy w ogrodzie. Ścięte są już klematisy Kaśki, przycięte są już wszystkie hortensje, przycięta róża pnąca, ta największa, Rozana, o której nagraliśmy odcinek i z pewnością już go widzieliście. Jeśli nie widzieliście, to zapraszam, link macie w opisie. Nie mówiłem wam jeszcze o takich różach pnących, które mam tutaj posadzone przy tej słonecznej ścianie, o której będziemy opowiadać pewnie wielokrotnie w tym roku. Natomiast zbliżam się do róży, o której chciałem wam w tym odcinku opowiedzieć, czyli są to róże rabatowe. W tym przypadku róże Austina, które mam tutaj zaraz przy tej ścianie bardzo słonecznej i które tak naprawdę były posadzone tutaj na samym początku, jak robiłem ten ogród. W sumie to już bym je przesadził, ale troszkę szkoda mi ich przesadzać, bo nie wiem jak się później zachowają. Natomiast wyrosły bardzo. I co potrzebują? Te róże potrzebują solidnego cięcia. Jak ciąć róże rabatowe, opowiem wam w dalszej części filmu. Ta rabata na tyle jest utrudniona zawsze do pracy nad nią, ta tuż przy domu, ponieważ ja mam na trawniku posadzone krokusy. I właśnie w połowie marca, to tak naprawdę pierwszej połowy kwietnia, w zależności od pogody, te krokusy tu kwitną i zawsze wszystkim mówię, nie chodźcie po tym trawniku, bo mi podepczecie, a sam muszę przyjść, bo sam muszę zrobić ten porządek na rabatach. I właśnie tutaj jest zawsze największy problem, no bo przy róży trzeba się troszeczkę namęczyć, naskakać i zawsze troszeczkę podepczę te krokusy, ale kwitną pięknie, więc ruszamy na cięcie róży, uważając, żeby ich nie podeptać. Co z taką różą powinniśmy zrobić? Róża rabatowa, czyli taka róża najbardziej klasyczna, którą znacie. Oczywiście odmiany są różne. Ja tutaj mam tą angielską odmianę klasyczną, która pięknie się rozrosła, ale wypuściła mnóstwo bardzo cienkich pędów. I w pierwszej kolejności, jak ją oglądam po zimie, oczywiście najpierw wycinam te chore pędy, te pędy, które są czarne, ale później muszę ją lekko prześwietlić i skrócić. I najważniejsza zasada jest taka, że wycinamy te pędy, które przechodzą przez środek róży, czyli nie wychodzą z zewnątrz i nie wychodzą z pędu i wychodzą na zewnątrz, tylko wchodzą wewnątrz róży. Te pędy troszeczkę nam tam psują całą harmonię i przeszkadzają często w pielęgnacji róży, przeszkadzają często w wybijaniu nowych pędów do góry i dlatego należy je usunąć. Usuwam również te bardzo, bardzo cienkie pędy, które faktycznie nie dają takiej mocy kwiatowej. Lepiej skupić się na tym, żeby te pąki były 2-3 na takim grubszym pędzie, bo wtedy lepiej zakwitnie. Zupełnie inaczej niż z różą pnącą, tutaj nie dajemy ich w poziomie, tutaj zostawiamy je takie, żeby rosły same sobie do góry. Dobra, ruszam do roboty, bo naprawdę jest tutaj bardzo gęsto. Zolę poproszę, żeby się zbliżył i tam przy samym korzeniu pokażę wam, co tam można zrobić. Najpierw oglądam tutaj te korzenie. Zobaczcie, jest tutaj taki pęd, który jest świeżutki, zielony, ale tak naprawdę on mi się nie podoba. Ja go wycinam, ponieważ on jest taki troszeczkę pseudodziki, tak mi się wydaje. Ścinam go, zaraz go wyciągnę. I kolejna sprawa, zobaczcie, tutaj od korzenia był taki jakiś pęd, który usechł, ten koniecznie wycinamy. Sprawdzamy te wszystkie pędy. Tu jest suchy, po co ma tak wystawać? Odcinamy go. Uważając, żeby nie poharatać tego, co jest zdrowy. Tego, chociaż przechodzi przez inne, ale wydaje mi się, że ten może zostać. Cienkie pędy, które są super cienkie, też wycinamy. Ten przechodzi przez ten gruby pęd, ja go też obetnę. Pozwolę temu głównemu, na tym głównym pędzie na wypuszczenie nowych pąków i być może wypuści lepszy pęd, który będzie wychodził w tą stronę, a nie przechodził poprzez te tutaj te grubsze gałęzie. Dobra, oglądam. Tu mamy ciemny pęd, taki wydaje się troszeczkę jakby z chorobą, natomiast on jest na pewno zdrowy, bo widzę, że wyżej jest zdrowy, więc da radę, ale te wszystkie wypustki usuwamy.
przy okazji możecie już odsłonić cały ten korzeń. Jeśli są jakieś liście, to oczywiście te liście usuwamy, bo liście od róż nic dobrego nam tutaj nie dadzą. No i wycinamy te cienkie wszystkie gałązki tego typu. Wiecie, tutaj w pierwszej kolejności czyścimy, prześwietlamy róże na samym dole. Jak uporamy się już z tymi dolnymi pędami, wyczyścimy je, dostaniemy się do tej górnej warstwy, to oczywiście skracamy pędy również. Ja te tutaj, zobaczcie, wyrosły strasznie. Tutaj nawet po 1,5 metra niektóre były, ja już troszeczkę je pościnałem. Te pędy absolutnie musimy skrócić, zostawić im 2-3 pąki i one wtedy wypuszczą nowe pędy kwiatowe i będą dalej kwitły tutaj na samej górze. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda ta róża kwitnąca, no to oczywiście Zola wam tutaj wrzuci jakieś zdjęcia, jak ona wygląda latem. To jest róża, która kwitnie bardzo szybko i właściwie kwitnie przez cały rok. Jeśli będziemy jej regularnie obcinać te kwiatostany, które przekwitają, to ona będzie wypuszczać kolejne i kolejne i kolejne. No ale ważne jest również to, abyśmy ją troszeczkę dali troszeczkę jej nawozu. O takich nawozach opowiem wam w jednym z kolejnych odcinków, gdzie opowiem, jakie nawozy stosować na nie tylko na róże, tylko na inne rośliny również. Ja nawożenie zaczynam tak naprawdę pod koniec marca, na początku kwietnia. I wydaje mi się, że to jest najlepszy moment na nawożenie i taki stosuję od wielu lat i taki wam również polecam. A tymczasem zabieram się do cięcia. Zola kręci i pokazujemy wam, jak tu fajnie przyciąć tą różę. Moi drodzy, dotarłem do takiego miejsca, gdzie zobaczcie, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, na starym siedem takich pędów wychodzących właściwie na przestrzeni 3 cm. Coś trzeba z tym zrobić, bo tak zostać nie może. Już tutaj widzę, że ten jest wyschnięty, więc go tutaj ścinam. Zostawiam, bo zobaczcie, tutaj już pąk wychodzi. Tego mogę troszeczkę dociąć. Ten chyba zostanie, bo zobaczcie, idzie na zewnątrz. Staram się wyciąć te, które idą do środka, więc tutaj, mimo tego, że tego odciąłem wcześniej, to jeszcze go tutaj dziabnę. O. Ten skracam, ten wychodzi na zewnątrz, zostawiam, ten wychodzi na zewnątrz, zostawiam, ten wychodzi na zewnątrz, zostawiam. Tu są dwa, zobaczcie, jeden jest właściwie suchy, a drugi jest zielony. I tego suchego precyzyjnie, o, troszeczkę... Musi być bardziej precyzyjne cięcie, ale nie chcę uszkodzić tego pąka, który tutaj jest, więc chyba muszę wziąć jakiś mniejszy sekator i go przyciąć. I zobaczcie, zostały nam raz, dwa, trzy, cztery. Wszystkie idące na zewnątrz, ten, który szedł do środka, właściwie wyciąłem i tak naprawdę mógłbym nawet wyciąć go tutaj i właśnie tak zrobię. Tego troszeczkę tu poprawiam, bo jest wysuszony. O. I zostaje ładnie wycięty do wycięcia ten. Postaram się go wyciąć innym sekatorem, do którym tam dojdę, lub nożykiem, bo muszę tu zrobić tą przestrzeń wolną, czyli uwolnić, dać troszeczkę powietrza tym dwóm pędom. Tego tak naprawdę możemy jeszcze krócej ściąć, bo on wtedy wypuści silniejsze te pędy. Zobaczcie, zostały te takie o grubości ołówka i tak ma właśnie zostać. Jak widzicie, takich sytuacji jak przed chwilą tutaj jest naprawdę dużo. Tutaj mamy dwa silne, wielkie pędy, które w momencie, gdzie były ścięte, wykształciły mnóstwo drobnych pędów, które tak naprawdę w większości się nadają do tego, żeby je prowadzić dalej jako kolejne główne pędy. Niestety one tak blisko o siebie nie powinny być. Ja troszeczkę muszę je tutaj prześwietlić, wyciąć te pędy, które wchodzą na siebie i wtedy... uwolnię trochę, dam trochę przestrzeni tym dwóm pędom, bo jednak nie chcę ich skracać, bo są ładne, super, są takie oliwkową zieleń mają, więc troszeczkę redukujemy, dajemy powietrze i będą dalej, moim zdaniem, rosły super. Z różami jest bardzo dużo cięcia,
I tak jak wspomniałem, najlepiej wykonać je na tym w końcu marca, w połowie marca. Jeśli chcecie, to nijcie je nawet w kwietniu. To wszystko zależy od rytmu waszego ogrodu, od rytmu waszej pracy, więc możecie stosować się do pewnych rad, że niektórzy już robią to na początku marca, ale spójrzcie na swoje rośliny. Jeśli te pąki są jeszcze faktycznie takie, o, 1 centymetr mają, nie są większe, to jest czas, że można jeszcze je ciąć. Jeśli by były dużo większe, no to bardziej ostrożnie z nimi możecie zostawić, najwyżej na przyszły rok troszeczkę więcej przyciąć, bo to jest bardzo ważne, żeby patrzeć, jak nasze rośliny się zachowują. Biegnijcie do ogrodu, ciąć róże, bo faktycznie to już jest czas, ale nie zapomnijcie o mnie, subskrybujcie kanał, dajcie kciuka w górę i może napiszcie, jakie macie ciekawe odmiany róż, bo ja mam niewiele róż tak naprawdę, bo nie mam miejsca na róże, ale z chęcią bym coś jeszcze dosadził i szukam takich super odmian. Dajcie znać, jakie odmiany wy macie w swoim ogrodzie.